Ceny paliw na stacjach pierwszy raz w tym roku poszły nieco w górę. Według danych epetrol.pl benzyna 95 podrożała od ubiegłego tygodnia o 3 grosze. Obecnie jej średnia cena wynosi 6,25 zł za litr. Natomiast cena oleju napędowego zwiększyła się o 4 grosze. Za zatankowanie diesla zapłacimy dziś średnio 6,43 zł za litr. Cena autogazu nie uległa zmianie. Za jego litr zapłacimy 2,89 zł. Jak wynika z raportu rankomat.pl, w 11 miastach wojewódzkich ceny mieszkań przekroczyły 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Najdrożej zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym jest w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Natomiast najlepsza sytuacja dla kupujących nowe mieszkanie występowała w Opolu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że od dziś można starać się o wsparcie na inwestycje w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw. Wnioski można składać do 23 lutego bieżącego roku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800+. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać za pośrednictwem aplikacji mobilnej MZUS, poprzez portal Empatia, a także przez bankowość elektroniczną i platformę usług elektronicznych ZUS. Komisja Europejska przedstawiła w środę plany wzmocnienia bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej poprzez dokładniejszą kontrolę inwestycji zagranicznych oraz bardziej skoordynowaną kontrolę eksportu i odpływu technologii. Propozycja jest odpowiedzią na zagrożenia, jakie stworzyły m.in. pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę oraz zwiększone napięcie geopolityczne. Protesty rolników we Francji przybierają na sile. Francuscy rolnicy domagają się m.in. uproszczeń procedur administracyjnych oraz obniżki cen oleju napędowego do ciągników. Sprzeciwiają się również Europejskiemu Zielonemu Ładowi, a także postulują o pełne stosowanie prawa, które wymusza na producentach i supermarketach wyższe ceny za produkty rolne. Chiński Bank Centralny zdecydował się zmniejszyć wymogi dotyczące rezerw bankowych. Od 5 lutego bieżącego roku stopa rezerwy obowiązkowej zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego, co według ekspertów pozwoli uwolnić na rynek środki o wielkości biliona juanów, czyli około 140 miliardów dolarów. Premier Węgier Viktor Orbán poinformował, że jego kraj jest gotów ratyfikować wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. We wtorek zielone światło na członkostwo Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim wyraził również turecki parlament. Korea Północna rozwija sztuczną inteligencję m.in. w celu reagowania na epidemię, zabezpieczenia reaktorów jądrowych, do symulacji gier wojennych i do wykorzystania w nadzorze rządowym nad społeczeństwem. Rozwój ten budzi duże obawy, wynika z badania cytowanego przez agencję Reutera. Zwolennicy Donalda Trumpa oraz działacze partii republikańskiej wzywają Nikki Haley, by wycofała się z walki o nominację w wyborach prezydenckich. Mimo przegranej we wtorkowych prawyborach była ambasador przy ONZ odrzuca te postulaty.